Rozmowa dnia. A drugim gościem wtorkowych sygnałów nie jest pan Marek Sawicki, poseł PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, miał pan gościć w studio Polskiego Radia, tymczasem łączymy się z pańskim samochodem, że tak powiem, przez Skype'a. Co się stało? No, wyjechałem o 5 i 86 km pokonałem w prawie 3 godziny, więc sukces niesamowity. Wczoraj wieczorem jeszcze minus 10, dzisiaj o 5 minus 1 i padający deszcz. Szklanka niesamowita, samochody na trasie praktycznie nie więcej jak 30-40 na godzinę i co chwila gdzieś w rowie ciężarowy albo sam, albo z przyczepą blokujący przejazd. Na razie, póki co, na szczęście w jedną stronę, bo w ogóle można byłoby nie dojechać. W tej chwili jestem w Sulejówku dopiero. Pan poseł jechał do nas ze wschodniego Mazowsza. Drodzy państwo, uważajcie dzisiaj, szklanka niesamowita. Nie łamcie nóg, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Panie pośle, zmieniamy temat na politykę, twardą politykę. Jak idziecie do wyborów w końcu? A, sami, B, z Tuskiem wielkiej koalicji, C, z Hołownią i Agrounią. Jak to będzie wyglądało? Pyta pan wróżki, a ja wróżką nie jestem, więc chcę wyraźnie podkreślić, że nie wiem. Myślę, że gdzieś koło marca, kwietnia będziemy już więcej wiedzieli. My nieustannie od 2019 roku informujemy opinię publiczną, że jako PSL Koalicja Polska budujemy środowisko centroprawicy wokół Koalicji Polskiej PSL-u. Natomiast no, zachęcamy naszych partnerów opozycyjnych z partii demokratycznych, żeby budowali także ten obóz lewicowo-liberalny po to, żeby więcej wyborców miało możliwość zagłosowania na swój program, na koncepcje, które są im bliższe. Dwa tygodnie temu poseł i wicemarszałek Sejmu, pan Piotr Zgorzelski, mówił w studio Polskiego Radia, że pójdziecie z Agrounią. Tymczasem Agrounia wydaje oświadczenie, że wcale nie gromadzi się wokół PSL. Naprawdę z Agrounią moglibyście pójść do wyborów? Panie redaktorze, myślę, że wypowiedź i Piotra Zgorzelskiego i moja w sprawie Agrounii przez pana Kołodziejczaka została źle zrozumiana. Ja wyraźnie powiedziałem w pierwszej części naszej rozmowy, że budujemy to umiarkowane centrum, to centro prawice i oczywiście, jeśli komuś zna im po drodze, zapraszamy także Agrounię. Natomiast Agrounia zrozumiała, że to oni mają się wokół nas, że tak powiem, tylko i wyłącznie ogromadzić i że to my im narzucamy warunki. Nie, jeśli warunki będą odpowiadały i programowe, i warunki także koalicyjne, jeśli chodzi o budowę list, to zapraszamy, jeśli nie, to z niewolnika nie ma robotnika i nie będziemy tutaj przymuszali. Natomiast chcę wyraźnie przypomnieć, że 3 tygodnie temu pan Kołodziejczak składał razem z Kosiniakiem Kamiszem kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. To mu nie przeszkadzało, więc myślę, że tutaj było jakieś nić porozumienia. Później tydzień byliśmy w Bielsku Podlaskim na organizowanym przez Stefana Krajewskiego dużym, otwartym spotkaniu rolników z Podlasia. Tam także był pan Michał Kołodziejczak, była bardzo ciekawa rozmowa, jeśli chodzi o energię odnawialną, jeśli chodzi o kwestie związane ze środkami z Unii Europejskiej, z inwestycjami, z opłacalnością w rolnictwie, z kwestią zagrożenia zbożem czy kukurydzą z Ukrainy. Tu mieliśmy podobne poglądy i ta rozmowa była ciekawa, kontrowersji nie było, więc zachęcamy do dyskusji wokół programu, a nie do dyskusji o układaniu list. Ale mi Agrounia, panie pośle, kojarzy się bardziej z wyrzucaniem żywności na ulicę i z dość radykalnymi no, formami protestu, tak bym to powiedział. Nie powiem, że nawiązuje do Lepera, ale no, coś w tym stylu. Panie redaktorze, rolnicy nigdy nie mają dobrej okazji i łatwej możliwości do negocjacji z rządem. Ja przypominam sobie także za czasów, kiedy byłem ministrem rolnictwa, też były protesty, więc rolnicy często, nie mając innej formy protestu, rzeczywiście czasami wyrzucają część produktów po to, żeby zwrócić uwagę na trudną sytuację. Ale jeśli pan już patrzy na Agrounię, czy wcześniej Samoobronę, to zachęcam pana, żeby pan się przyjrzał izbom rolniczym i organizacjom rolniczym we Francji, Belgii, Holandii, to tam zobaczyłby pan, jak oni protestują i co wyrzucają na ulicę. Zapewniam nie tylko żywność i nie są to miłe widoki, więc to jest ta forma sprzeciwu, gdzie już procentowo niewielka grupa mająca niewielki udział
w gospodarce, no jednak chce żyć, chce produkować i chce godnie odtwarzać swoje możliwości produkcyjne. Dobrze, panie pośle, jeszcze jedno pytanie a propos wyborów. Do wyborów daleko jeszcze, prawie rok, ale kampania wyborcza trwa już w najlepsze. Wyobraźmy sobie sytuację, że PiS zdobywa większość w parlamencie, ale nie ma, brakuje iluś mandatów, kilkunastu mandatów do rządzenia. Czy PSL byłoby wtedy skłonne, jeżeli wejdzie do Sejmu, zawrzeć z PiS-em taką koalicję? Wyobraża pan sobie koalicję rządową PiS-PSL? Panie redaktorze, PSL w tej chwili prowadzi poważne rozmowy z partiami demokratycznymi. Ja PiS-u od kilku lat do partii demokratycznych nie zaliczam, więc ja wielokrotnie byłem bardzo przychylny tej formacji, nawet kiedy była kwestia Krajowego Planu Odbudowy, sugerowałem, żeby pozbyli się największego oponenta, największego szkodnika, wtedy możemy zastanowić się nawet nad gwarancjami dla rządu mniejszościowego. Widać dzisiaj wyraźnie, że mija wiele tygodni, mija wiele miesięcy, tam refleksji żadnej nie ma. Ja jestem przekonany, że PiS ma zupełnie inną strategię, jeśli chodzi o nadchodzące wybory. Jarosław Kaczyński chce się pozbyć różnego rodzaju elementów obciążających, chce przejść do opozycji i tak jak kiedyś z porozumieniem centrum, tak dzisiaj chce robić to w ramach PiS-u. Być może przeczekać jedną, dwie kadencje i ponownie spróbować. Panie pośle, spółki, spółeczki, mój ulubiony temat. I teraz czytamy właśnie, że poseł lider lubuskiej Platformy Waldemar Sługocki zasiada w Radzie Nadzorczej prywatnej spółki, nie poinformował o tym marszałek Sejmu, za co zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu odpowiedzialność regulaminowa. Pana komentarz do tego rodzaju sprawy, bo to jest bulwersujące. Straszna rzecz, powiem szczerze, że jeśli jeden z radnych opozycji, czy mówi pan poseł nawet? Tak, Waldemar Sługocki. Poseł i lider lubuskiej Platformy. Straszna rzecz, niewyobrażalna po stronie opozycji. Po stronie koalicji jakby norma, więc ja myślę, że marszałek opozycyjny w tej sprawie wyciągnie zdecydowanie konsekwencje. Również Donald Tusk, bo przecież po stronie rządzącej żadnych konsekwencji w tych sprawach się nie spodziewam. Panie pośle, ja to nazywam w ten sposób, bo o spółkach państwowych to już mówimy, to już jest od dłuższego czasu mowa. Ale ostatnio rozmawiałem z Markiem Markiewiczem, on mówi, że to, co się dzieje w samorządach, to można nazwać, przepraszam za wyrażenie o tej porze, lodziarnią, jeżeli chodzi o rozdawanie stanowisk spółek, spółeczek i tak dalej. I dotyczy to dokładnie wszystkich, od prawa do lewa, to prawda? Wie pan, ja powiem tak, hurtownia lodów panu Markiewiczowi nie przeszkadza, a małe lodziarnie go kłują. Tak samo jak wielkie markety, coraz mniej o nich mówi, a małe piekarnie, które w tej chwili nie dostały limitu niższych cen gazu, mogą upadać, to go jakoś bardzo nie ma. Ale ja mówię o lodziarniach w sensie spółkach lokalnych, samorządowych i tak dalej. Zachęcałbym panu Markiewiczowi, żeby jednak nie robił tego symetryzmu, bo pan Markiewicz widzi spółki samorządowe, malutkie najczęściej, a nie widzi gigantów spółek Skarbu Państwa. Kochani słuchacze, jest godzina 8:24. Słuchacie rozmowy z panem Markiem Sawickim, posłem PSL Koalicji Polskiej. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Kolejna rzecz, KPO, no właśnie, jak powinno się, czy powinna być nowela ustawy o Sądzie Najwyższym po to, by uzyskać KPO? Tu zdaje się nie ma nawet jedności, jeżeli chodzi o obóz rządowy. No, panie redaktorze, ja mam poważny problem, bo Prawo i Sprawiedliwość miało zreformować wymiar sprawiedliwości. Jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, w ciągu 7 lat, przypomnę, jest to 14 wersja. Ta 14 wersja, jak mówił nam w Sejmie pan premier Mateusz Morawiecki, jest napisana, w pełni uzgodniona w Brukseli i nie można w niej zmienić nawet przecinka, więc droga opozycjo, szybko ją uchwalmy, jeśli chcecie pieniądze dla Polaków. Potem nie minęło kilka godzin, okazało się, że i pan prezydent się na nią nie zgadza, już pomijając Solidarną Polskę, ale za chwilę wywiad wygłosił również prezes Jarosław Kaczyński. Mówi, że on nie dopuści do niekonstytucyjnych zmian. No wcześniej niekonstytucyjne zmiany były normą, nikomu nie przeszkadzały. Teraz widać wyraźnie, że do tych niekonstytucyjnych zmian nie może dojść w samym Prawie i Sprawiedliwości, więc muszą uzgodnić, bo o ile byliśmy gotowi w ubiegły czwartek nad tym pracować, dzisiaj także być w Warszawie i robić już drugie czytanie i zamykać proces przyjmowania tej ustawy, to o tyle ja dzisiaj jadąc tutaj słyszę w mediach, że PiS dało sobie czas, uzgadniając to z Brukselą, na zrobienie tej ustawy do końca lutego.
Przypomnę, od października ubiegłego roku, ponad 14 miesięcy, pieniądze już mogły z Unii Europejskiej być w Polsce i pracować na rzecz naszej gospodarki. Nie ma ich. Kolejne dwa miesiące oddalają nawet kwestię złożenia wniosku o te pieniądze, a przypomnę, jeszcze nie tak dawno, premier Mateusz Morawiecki publicznie nam obiecał, że co najmniej w minionym październiku wniosek do Brukseli o płatności zostanie złożony. A dziś mamy informację, że pan premier uzgodnił z Komisją Europejską jakieś kolejne 7 nowych punktów, na które się zgodził, a których nie może zrealizować we własnym obozie rządzącym. To nie jest poważne traktowanie polityki, to nie jest poważne traktowanie państwa. To mnie rzeczywiście bardzo mocno martwi i jeśli w Sejmie pojawi się jakiś rozsądny projekt, który w końcu strona rządowa położy i zechce z opozycją rozmawiać, to tak, my jako Koalicja Polska PSL do takiej rozmowy jesteśmy gotowi. Wspomniał pan o wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, chodzi o Gazetę Polską. Tam powiedział również na temat innych rzeczy i tu wkraczamy na pole bezpieczeństwa państwa. Mówił, że tuż przed kilka miesięcy przed agresją Rosji na Ukrainę były sygnały, sugeruję to z wiadomości od wywiadu, że atak rosyjski mógł pójść również na północy. Nie konkretyzuje dokładnie, o jakie państwo chodzi. Domyślamy się, że albo państwo bałtyckie, albo polskie. I dalej dodaje. Wedle mojej wiedzy Rosjanie byli zaskoczeni, że będziemy się bronić, choć jak wszyscy dobrze pamiętają, opozycja nam w tej obronie nie pomagała. Mówię najłagodniej jak potrafię. Sprawiało to niekiedy wrażenie, jakby była po części wciągnięta w ten plan. Chodzi o to, że opozycja miała być wciągnięta w plan rosyjski. Taka sugestia pada w tym wywiadzie. Co pan na to? Panie premierze, martwi mnie ten wywiad, dlatego że Amerykanie informowali Polskę, czemu zaprzeczał konsekwentnie i premier, i prezes Kaczyński. Amerykanie nas informowali już w listopadzie, przed agresją na Ukrainę, że ta agresja będzie miała miejsce. Jeszcze rok wcześniej sam prezydent Biden próbował wycofywać się nieco z Europy, przenosić na Pacyfik swoje interesy, jakby zostawiając te sprawy Unii Europejskiej i dogadanie się tu w tym regionie państwom Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Potem, jeśli już dowiedział się poprzez swój wywiad, że Rosja na pewno uderzy na Ukrainę, przy także dużej aktywności prezydenta Andrzeja Dudy, wrócił do Europy, wrócił także ze swoją armią, wrócił także z silniejszym zaopatrzeniem tej armii w środki bojowe, a Jarosław Kaczyński nic nam, opozycji, o tym nie mówił. My już wtedy domagaliśmy się zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i porozmawiania o tym, jak mamy wobec tej całej agresji wspólnie w Polsce zachowywać się, podejmować decyzje, wspierać się. Tu potrzeby ze strony Jarosława Kaczyńskiego nie było. Oskarżanie kolejny raz opozycji o prorosyjskość jest to nic innego jak kolejne dzielenie naszego społeczeństwa. Pytam po co? Naprawdę po co tych podziałów aż tyle i po co ciągłe to napuszczanie? Jedni prorosyjscy, drudzy proniemieccy. Pan premier jeździ po całej Europie i po całej Polsce i opowiada, pan premier Jarosław Kaczyński, o tej rzekomej polskiej antyniemieckości, o reparacjach, o żądaniach wobec Niemiec, a jego ludzie z rządu dogadują się z Niemcami na temat wspólnych inwestycji i wczoraj czytam, że niewykluczone, że Orlen będzie kupował rafinerię w Szwed, a więc tuż przy polskiej granicy na północy i zaopatrywał być może co najmniej połowę byłego NRD w paliwo. Więc widać wyraźnie, że gospodarczo ludzie Jarosława Kaczyńskiego rozumieją sens powiązań wewnątrz Unii Europejskiej, natomiast dla retoryki politycznej prezes Kaczyński dziwne rzeczy wygłasza, z jednej strony oskarżając opozycję o antyrosyjskość, z drugiej strony mówiąc o tym, że Niemcy to nasi wrogowie, ale jego ludzie z tymi Niemcami na szczęście chcą współpracować i realizować inwestycje gospodarcze. Drodzy państwo, zwracam uwagę, prominentny polityk opozycji, pan Marek Sawicki, przychylnie powiedział w tej części wywiadu o panu prezydencie Andrzeju Dudzie. Dobrze zrozumiałem. Tak. Tak, bo jeśli chodzi o kwestię, panie redaktorze, gdyby nie Andrzej Duda i nie zmiana retoryki tego obozu, mam duże przekonanie wewnętrzne, że z pewnością zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę w Ukrainie nie byłoby tak wielkie. Bo gdybyśmy nie mieli tego naszego słynnego portu w Rzeszowie, I tej możliwości logistycznej i ułożenia się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, to zapewniam pana,
że gdyby Stany Zjednoczone nie wróciły do Europy w listopadzie, to wojna rosyjsko-ukraińska trwałaby rzeczywiście, tak jak zakładał Putin, 3 tygodnie. Niemcom i Francji zwyczajnie zrobiło się głupio, że to Polska i Amerykanie chcą zadbać o interesy Europy, a oni nadal jeszcze próbują robić jakieś deale gospodarcze z Rosją. Więc to wyhamowało ich zapędy i kontynuację dealu gospodarczego. Natomiast tu widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone postawiły bardziej na Polskę w tej sprawie niż Niemcy i Francja. Drodzy Państwo, jest 8:30. Naszym gościem był pan Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję i bezpiecznie życzę na drodze. Dziękuję, pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.